Dobra, czas zacząć drugą część, że tak powiem. Będziemy go teraz przestrajać. Słuchajcie, co zostało w nim zrobione? W nim już teraz zrobiłem to, co było namotane wstawianiem tej głowicy, czyli L3 było odcięte z jednej strony, także nawinęłem tutaj, zrobiłem. Może będzie widać, jak to zbliżę. A może i nie. Tutaj siedział L3, siedzi ta ceweczka, która była rozpięta. Na nią był puszczony sygnał pośredniej z głowicy. Albo zasilanie tu było tędy. Tutaj był kondensator 1 nano. Podstawiłem go od tamtej strony, bo tutaj był urwany. I wstawiłem rezystor 360 ohmów, bo ktoś po prostu starego rezystor stary przełamał i dolutował od tej strony ten drugi. To były takie tutaj modyfikacje, ktoś robił. Teraz tak, zostało wylutować to, co niepotrzebne, tak jak na schemacie teraz widać. Będziemy podmieniać, wymieniać, wylutowywać. No i dobra, i słuchajcie. Jest w ten sposób, że tu, tu jeszcze trzeba dolutować te do 25 anteny 300 ohmów. Także działam, biorę się do roboty, wymontowujemy po kolei tak jak jest na schemacie, czyli tak, C1 wylutować, C10 wylutować, C12 wylutować, C18 68 na 47 piko wymienić, C26 między 12 a 8,2 piko wylutować, C27 między 6,5 do 20 piku może mieć w tej wersji, wymienić na 3,3 piko lub 5,6 piko w drugiej wersji, bo są dwie wersje tego tunera. I tyle. C125 jego jest brak, czyli mamy wersję pierwszą tego tunera, czyli go trzeba wylutować w wersji drugiej. L7 odwinąć jeden zwój. L7, heterodynka. Dobra, lecimy. No, no, no.
wymieniliśmy, podstawiliśmy, słuchajcie, wyciągnąłem to, co niepotrzebne, wstawiłem to, co jest potrzebne, czyli wymiana kondensatorków, tyle ich było. O, oprócz tego niebieskiego, o, wszystkie. No i dobra, i teraz tak, trzeba najpierw sprawdzić, przetestować ten wzmacniacz i zaraz będziemy, aha, jeszcze jeden zwój odwinąć albo zlutować. Ja przeważnie zlutowuję na keterowinie od góry. O, tu jest taka możliwość, to od razu zlutujmy. No i potem można zawsze to cofnąć, nie? A jak odwinę, to raczej już później nie dowinę, trzeba przewijać całą cewkę. L7. Jesteś taką mocno potrzebą, bo tutaj różnie to bywało z tymi feterownikami. Dobra, jeden zwój zalutowany. W sumie, słuchajcie, można to pomału montować i sprawdzać. Najpierw sprawdźmy sobie sam wzmacniacz, później sprawdzimy sobie tuner i będziemy to potem stroić, nie? Sprawdzamy tak podstawkę sobie ten tuner. Sprawdzamy, odpalamy sam wzmacniacz. Włączmy sobie głośnik, zobaczmy co tu. Aha, jeszcze ten przełącznik. Zobaczcie, nie ma strzału nawet w głośniku. Wolumen chodzi idealnie. Balans też. Jest, o, dopiero szum jest przy sopranie. Pięknie, a drugi kanał? Będzie dobrze. Tutaj gdzieś mamy wejście. Moment pierwszy z brzegu to był fono. Puśćmy jakiegoś sygnału z generatora. Kontur, filtry. Korektor. Tak długo trzyma kondensator? Dobra, słuchajcie, od razu ustawimy sobie prąd spoczynkowy, podłączymy oscyloskop i będziemy pomału, że tak powiem, go ustawiać i za chwileczkę przestrojenie.
No i dobra, słuchajcie, rozpoczynamy tutaj w tej chwili, po tych moich zabiegach, zobaczmy co tu się dzieje. Radio szumi. O, nawet coś łapie już, jeszcze bez strojenia. Śpiewała też. Dobra, stroimy tę rodzinę, a potem stroimy filtry wejściowy, wzmacniacz i trzeba dostroić z tego co widzę prawdopodobnie pośrednio, bo zera nie łapie, bardzo przychyla w prawo, nie? Ale to tylko detektor. No dobra, odpalamy HDSDR-a, mierniki i będziemy stroić. Dobra, słuchajcie, pominąłem strojenie tutaj na tym SDR-ze moim, o, na tym, co tam widać. Bo trochę to zajmuje czasu, a te odcinki tak są długie, tak siedzę już dzisiaj, bo kurde, już chyba czwartą godzinę nad tym tunelem, ale w końcu jest wszystko git. Tylko jedna sprawa jeszcze, trzeba wymienić żarówki w wyświetlaczach. Te dwie są ok, sprawne, nawet oryginalne, bo nie są te 50, tylko 25 mA. No i spalony jest. Popalone są w wyświetlaczach. Trzeba rozbierać jeszcze skalę, nie? Tu już to poskręcałem, jest już pięknie, wszystko ładnie chodzi. Zestroiłem zero detektora. O, jak jest zero, to jest na max sygnał. Pięknie chodzi, słuchajcie. Maszynka będzie nie z tej ziemi. Kolejny fajny rarytasik. No dobra, słuchajcie. Uważam za zakończony sprzęcik. Tylko jeszcze go poskręcać. Efekt końcowy dosłownie za 15-20 minut. Wszystko pięknie pracuje. Żarówki podświetlania wymienione. Na nowe. Tutaj kurde. Mam na statywie tego sprzęta. Na lampce kupi się kamerę. No dobra, coś tu może będzie widać, kurde, może nie. Nic nie widać, razi w oczy. Żeby mieć przysłonę ręczną na kamerę. O, to by się przydało.
Dobra, słuchajcie. Panie Marcinie, AmpliTuner jest zrobiony, skończony. Wszystko działa tak, jak się należy. Nic tu nie strzela w głośnikach. On sobie zaraz odpali. Teraz zobaczymy, niech sobie odpali jeszcze raz. Wadą, największą wadą był potencjometr od balansu i od wolumę. Odsyłam to z powrotem, także przy okazji tam dużo jest takich pytań na temat kosztów, nie? Jakie są koszty? No to możemy podliczyć taki AmpliTuner. To jest tak, przestrojenie, 8 dych, same przestrojenie, w tym, że tutaj trzeba było odrestaurować to, co było wcześniej, nie? Wymiana żarówek, tam żarówki, to tam całe G, tam 2,50 chyba bodajże sztuka, to 5 zł. Później teraz tak, dwa potencjometry, to są po 16 zł, ja je kupuję, to w sumie to jest 32 zł. Moment, jeszcze raz, będzie tak, 85, 32 potencjometry. Czyszczenie przełącznik, przełącznik, włącznik, nie wiem, to jest przełącznik z demontażu wziąłem, to sam nie wiem, jak to mam policzyć. Dajmy na to zdychę, mniej więcej. To są praktycznie koszty części minus przestrojenie. No wymiana, a teraz doszły, już ja mówię, jest 15, od godziny 7 rano, 8 godzin. Po 40 zł za godzinę, minus 80 za przestrojenie, nie? To sobie możecie podliczyć, jakie są koszty zrobienia takiego AmpliTunera. Pozdrawiam. To by było na tyle. Miejmy nadzieję, że kolejny sprzęcior będzie długo, długo jeszcze pracował. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do